Rok 2004 to dobry okres dla gier MMORPG. Nie tylko dostaliśmy World of Warcraft, ale także EverQuesta 2, który do dziś dzień trzyma się mocno. Świeżo wydany dodatek Chaos Descending skłonił mnie do ponownego zajrzenia do tego tytułu. Czy warto w niego zagrać? A może wręcz przeciwnie? Na te i wiele innych pytań poznacie odpowiedź w tym materiale. Ja jestem Zetrik i zapraszam do oglądania. EverQuest 2 nie należy do najmłodszych tytułów. Jego wiekowość widać już niestety na pierwszy rzut oka. Jednak to, co jeszcze niedawno było wadą, obecnie można uznać za cechę pozytywną. Gry retro bowiem zyskują na popularności, a nadchodzący WoW Classic może paradoksalnie przyczynić się do wzrostu popularności EverQuesta. W produkcji bowiem nie da się nie poczuć jak na początku XXI wieku. Wiele mechanik aż krzyczy i straszy, ale mamy tutaj coś, czego brakuje współczesnym tytułom MMO. Klimat i przygodę. Ale zacznijmy od początku. Nasza podróż zacznie się od stworzenia postaci. I tutaj możecie przeżyć pierwszy szok. Ilość ras i klas do wyboru jest przeogromna. Ludzie, krasnoludy, jaszczurki, wróżki czy giganci czekają, aby się w nie wcielić. Co więcej, rasy rozłożone są na trzy frakcje. Dobro, zło i neutralność. Klasycznie, dobro tłucze się ze złem, a myk z frakcją neutralną jest taki, że może opowiedzieć się po dowolnej ze strony. Klasy z kolei podzielone są na cztery archetypy, a każdy z nich na konkretne klasy. Wojownicy, kapłani, łotrzykowie i magowie. Co istotne, niektóre klasy nie będą dostępne dla ras dobrych, jak na przykład Mroczny Rycerz czy Nekromanta. Analogicznie, rasa zła nie może zostać na przykład paladynem. Rasy neutralne mają za to pełną swobodę wyboru. Kiedy już przebijemy się przez kreator postaci, który nawet jak na dzisiejsze standardy jest mocno rozbudowany, to czeka nas podróż przez 110 poziomów doświadczenia i ogromną ilość dodatków. O tak, WoW ze swoją liczbą rozszerzeń może się schować. EverQuest to jednak przygoda, która ma bardzo, bardzo powolny start. Pierwsze poziomy to walka ze sporą ilością mechanik i nauką praw rządzących światem. Przede wszystkim musimy ogarnąć Alternate Advanced Points system oraz naukę wyższych poziomów umiejętności. Systemy te będą kluczowe do wyciągnięcia 100% z gry. Niestety, obydwa są mocno ograniczone na darmowej wersji. Pierwszy ma zablokowany suwak pozwalający na ustawienie ilości zdobywanego expa AA względem normalnego doświadczenia. Drugi pozwala nam tylko ulepszyć umiejętności na niski poziom. Jeśli więc myślicie o poważnej zabawie, to abonament będzie obowiązkiem. I choć może to brzmieć jak wada, to nie patrzę na to negatywnie. EverQuest oferuje tak dużo, że te 50 zł miesięcznie to naprawdę niewielka cena. Ogromny, ciągle rozwijany świat aż kipi od egzotycznych miejsc. Najnowsze domeny żywiołów zapierają dech w piersi i mimo starej oprawy graficznej robią wrażenie. Nie można też zapomnieć o ogromnej ilości mechanik rzadko spotykanych w grach MMO. Na myśl przychodzi chociażby rozbudowany system housingu. Do naszej dyspozycji oddano setki przeróżnych lokali, wszystkie znajdujące się fizycznie w świecie gry. Od prostych pokoi w gospodzie, poprzez niewielkie mieszkania, aż do wypasionych willi. Wszystko to możemy oczywiście dowolnie dekorować, a do wyboru mamy setki tysięcy przedmiotów dekoracyjnych. Nie wspominając o rozbudowanych siedzibach gildyjnych, jest to raj dla ludzi lubujących się w dekorowaniu. Jak wspominałem, EverQuest 2 to prawdziwie staroszkolna zabawa i tak polecam traktować ten tytuł, jeśli zaczynacie od zera. Nie śpiesząc się, odkrywać kolejne tajniki świata, zwiedzać przepięknie wykreowane lokacje i poznawać historię. Historię, która naprawdę ma znaczenie i poprowadzi nas od małego, nic nieznaczącego wypierdka w świecie EverQuesta do boskiego sługi, przed którym drżą całe nacje, a nawet niektórzy bogowie. Skala świata też robi wrażenie. Odwiedzimy nie tylko rozległe kontynenty Norav, ale też przeróżne plany i wymiary zamieszkane przez demony i boskie istoty. Zapnijcie pasy i usiądźcie wygodnie, bowiem EverQuest 2 może zabrać was na wielotygodniową wyprawę, po której nigdy nie będziecie już tacy sami. Zdaję sobie sprawę, że wielu z was będzie chciało dowiedzieć się więcej o systemach płatności. I jest to zrozumiałe. Miejmy więc to za sobą. EverQuest 2 oferuje za darmo zabawę do przedostatniego wydanego dodatku. Tak więc możecie poznać 80% gry, jednak najważniejsze 20% będzie zawsze przed darmozjadami ukryte. Restrykcje można obejść zakupując dodatek. Ważnym aspektem jest także abonament, którego zakup ściąga sporo innych ograniczeń. Posiadacze abonamentu, zwanego tutaj członkostwem, mogą cieszyć się zwiększonym dropem złota czy dodatkowymi przedmiotami z dungeonów. Nie to jednak stanowi największy problem. Dużo bardziej bolesne jest ograniczenie zakładanych przedmiotów z klasy Prestige, czyli najlepszych. Co prawda jest to kwestia mocno endgame'owa, ale warto was ostrzec. Pochwała należy się za to, że membership nie wpływa na inne aspekty gry. Wszyscy mamy takie same czasy odnowienia instancji czy szanse na drop legendarnych przedmiotów. Okej, skoro najgorsze za nami, przyjrzyjmy się nowemu rozszerzeniu.
Chaos Descending zadebiutowało 13 listopada i przyniosło nam dalszy rozwój fabuły. Nasze czyny, tak jak wspomniałem wcześniej, wzbudziły zainteresowanie bogów. Teraz zostajemy za nie postawieni przed trybunałem, który orzeka naszą winę. Wskutek różnych zawirowań trafimy do domeny prawdy. Nasz cel? Dostać się z powrotem do domeny sprawiedliwości i udowodnić swoją niewinność. W czasie tej podróży przebrniemy przez różne plany żywiołu, wykonując na nich serię mniej lub bardziej uciążliwych zadań. Sama domena prawdy stała się nowym hubem, gdzie znajdziemy wszystkich niezbędnych NPC-ów oraz portal, który zabierze nas z powrotem na kontynent, gdybyśmy mieli taką potrzebę. Co czeka na nas w dodatku oprócz fabuły? Dalszy progres postaci, najemników oraz kompletnie nowy system levelowania mountów. Od teraz wierzchowiec może nie tylko zdobyć 10 poziomów doświadczenia, ale też posiada własny ekwipunek, aby podnieść nasze statystyki. Wspomniałem już o nowych strefach i hubie, ale te pobrzegi wypełnione są nowymi maszkarami, zadaniami i instancjami. Nie zapomnijmy o wielkim worze pełnym nowych przedmiotów, wierzchowców i tym podobnych pierdółek. W skrócie, daje nam to solidną zawartość, która powinna starczyć na najbliższe miesiące. Czy mamy tutaj do czynienia z tytułem idealnym? Z pewnością nie. Mikrotransakcje to tylko jeden z problemów EverQuesta. Bez nich można jednak żyć i to nawet całkiem dobrze. Nie da się niestety ukryć, że gra jest wiekowa. Postawienie na bardziej mroczną i realistyczną grafikę nie przysłużyło się tytułowi w długofalowym rozliczeniu. Mimo iż gra potrafi na swój sposób zachwycić, to purystów graficznych na pewno do siebie zniechęci. Tak samo będzie z fanami ograniczonej ilości skilli. Mój 110-poziomowy tank miał zapchane zaklęciami 4 pełne paski i wciąż pozostało kilka pomniejszych podków do wsadzenia na piąty. Może też straszyć bardzo toporna walka, która przeraża ogromnymi liczbami. Regularnie zadaje monstrum obrażenia rzędu 30 milionów, co stanowi około 1% ich puli witalnej. Przydałby się tutaj jakiś lifting i squish, który mógłby znacząco odświeżyć tytuł. EverQuesta 2 polecę fanom, którzy pragną odnaleźć w MMO ten tak trudno uchwytny aspekt przygody. Szczególnie jeśli myślicie o zabawie w grupie przyjaciół, bo znacząco ułatwi wam to odblokowywanie kolejnych dungeonów czy misji grupowych. Jeśli szukasz dobrego tytułu w staroszkolnym stylu, to warto się zainteresować właśnie EverQuestem 2. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.